audycja popularno-naukowa. Grecki historyk Herodot pisał o Egipcie, że jest to dar Nilu. No i myślę, że powinien chyba jeszcze dodać, że geografia tej rzeki stała się niejako podstawą wydzielenia pierwszych struktur państwowych tego regionu, czyli Dolnego i Górnego Egiptu. Dolny Egipt obejmował bowiem rozległą deltę rzeki wpadającą do Morza Śródziemnego, natomiast Górny Egipt to były, proszę Państwa, obszary ciągnące się na południe od trójkąta delty. Mimo zjednoczenia kraju już pod koniec IV tysiąclecia przed naszą erą, to rozróżnienie na Dolny i Górny Egipt funkcjonowało przez całą historię państwa faraonów i po dziś dzień jest istotnym elementem egiptologicznej nomenklatury. Podmokły teren delty, czyli Dolnego Egiptu, długo nie budził takiego zainteresowania badaczy jak olśniewający swoją monumentalną architekturą Górny Egipt. No ale za chwilę Państwo się przekonają, że ten impas został przełamany i to z wielką korzyścią dla nauki. Gościem Eureki jest profesor Karol Myśliwiec z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, który prowadził wykopaliska i w Górnym, i w Dolnym Egipcie. I tu odnosił sukcesy, ale za swoje najważniejsze dokonanie naukowe uważa pracę w Tel Atrib, starożytnym mieście położonym właśnie w delcie Nilu. Tym badaniom poświęcił pan profesor swoją najnowszą książkę zatytułowaną Delta Nilu – Reminiscencje archeologa. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Dlaczego archeolodzy tak niechętnie przystępowali do badań w Dolnym Egipcie, czyli w delcie Nilu? No właśnie, to jest wielkie nieszczęście dla historii i dla archeologii. Niechętnie przystępowali do badań w delcie Nilu, ponieważ ona była mokra, już na głębokości 1 metra niekiedy spotykamy się po prostu z warstwą wody i tam nie można kopać, ewentualnie kopać bardzo w sposób ograniczony. A poza tym ta wilgoć, która była tam już od niepamiętnych czasów, spowodowała, że materiały mniej odporne, na przykład papirus, czy chociażby fajanse, uległy zniszczeniu i zachowały się tylko w minimalnym stopniu. Papirusów w ogóle nie można się spodziewać na terenie delty Nilu, ale również pani wspomniała monumentalne świątynie. Otóż świątynie na terenie delty były nie mniej monumentalne, ale z powodu tego samego podłoża uległy zniszczeniu już w starożytności. Ledwo możemy sobie wyobrazić na podstawie minimalnych zachowanych fragmentów, jak wspaniałe, wielkie były te świątynie. Mhm. W 1957 roku profesor Kazimierz Michałowski dał się namówić, by zacząć prace wykopaliskowe właśnie w delcie Nilu, w miejscowości, która dziś nazywa się Tel Atrib, a w starożytności nazywała się Atribis. W młodszej starożytności, bo jeszcze wcześniej nazywała się po egipsku Hut Ta Heri Ibet. I ta egipska nazwa była podstawą późniejszej greckiej. A Hut Ta Heri Ibet to jest zdanie, które znaczy nic innego jak pałac czy siedziba, która jest usytuowana po środku. To odzwierciedlało według jednych egiptologów położenie Tel Atribu po środku delty Nilu, ale inni tłumaczą to ta siedziba, która położona jest na sercu. Chodzi dokładnie o serce Ozyrysa, ponieważ w mitologii egipskiej, gdzie bóg Ozyrys został poćwiartowany przez swojego brata, przez swojego właśnie brata, tam później poszczególne wielkie ośrodki religijne dostały relikwie w postaci części ciała Ozyrysa i właśnie do Atribis trafiło serce Ozyrysa. Stąd ta ewentualność tłumaczenia to miejsce, które położone jest na sercu. Czyli to miejsce miało swój na pewno wielki potencjał. I to chyba wyczuł profesor Michałowski. A profesor Michałowski doskonale o tym wiedział, że w momencie, kiedy zdecydował się na polskie wykopaliska, tam na powierzchni ziemi leżały dziesiątki bloków z monumentalnych, właśnie bardzo monumentalnych świątyń z imionami takich faraonów, jak na przykład Ramzes II i późniejszych. Także było pewne, że jest to miejsce bardzo ważne, tym ważniejsze, że większość tego starożytnego miasta już nie istnieje i chyba nie zaistnieje. Dlatego,
że w tym miejscu zbudowano nowoczesne miasto przemysłowe, nazywa się Benha, które bardzo się rozrasta, także te tereny zabytkowe są po prostu wykradane archeologom. I pochłania je współczesna zabudowa. I tak właśnie było. Profesor Michałowski widział te leżące na powierzchni bloki i zdecydował się, wybrał to miejsce. Ale powiedziałbym, że wielkie zaskoczenie naukowe przyszło nie ze strony tych bloków, tylko ze strony warstw nieco późniejszych, mianowicie okresu ptolemejskiego. To są czasy między Aleksandrem Wielkim i słynną Kleopatrą VII. Czasy, które stanowią jakieś podsumowanie całej 3000-letniej kultury egipskiej, ale które w Egipcie, a szczególnie w Delcie Nilu, ciągle występują jako warstwy przemieszane, bo na tym budowano. Także znaleźć czystą warstwę ptolemejską jest niesłychanie trudno i takim wyjątkowym miejscem właśnie było Telatrip. Telatrip, gdzie pracowałem przez 10 lat, 1985-1995, ale po raz pierwszy zobaczyłem to miejsce, kiedy w 1969 roku przyjechałem do Egiptu. Przejeżdżaliśmy do Aleksandrii przez Telatrip. Jak zobaczyłem tę straszną stertę śmieci, które zostały wyrzucone przez jakiś bank, który kupił ten teren, pomyślałem sobie, nigdy w życiu bym tu nie prowadził wykopalisk. Jeszcze mi wtedy do głowy nie przychodziło, że za 10 lat będę prowadził w tym miejscu wykopaliska i że pod tą stertą śmieci od razu natrafimy na warstwy z czasów Kleopatry i Aleksandra. Warstwy, mało tego, że one dokładnie określają okres ptolemejski, one dzielą się na podwarstwy, które dają się dokładnie datować na podstawie monet i na podstawie stempli importowanych amfor, więc możemy z dokładnością do jednego albo dwóch ptolemeuszów wydatować warstwy, w których występują również inne zabytki, bo to była dzielnica rzemieślników i artystów. Więc na przykład figurki terakotowe podobne są w różnych muzeach świata, ale były dotychczas zupełnie fałszywie datowane. Uważano, że to jest późny okres rzymski, podczas kiedy ich występowanie w naszych warstwach ptolemejskich pokazało, że przynajmniej są co najmniej 500 lat starsze niż tamte. To miało swoje skutki, bo ja pamiętam, jak po naszych odkryciach miałem w British Museum w Londynie prezentację naszych wykopalisk dla naukowców pracujących w tym muzeum. W ciągu jednej nocy zmieniono na galerii podpis pod jednym z zabytków, który przypominał nasze. Okazało się, że to jest znacznie wcześniejszy. Tak samo w Luwrze. Krótko przed naszymi wykopaliskami okazała się trzytomowa publikacja Terrakot, właśnie z okresu grecko-rzymskiego, które znajdują się w magazynach Muzeum Luwru. Autorka tej publikacji złapała się za głowę, kiedy zapoznała się z wynikami naszych wykopalisk, bo okazało się, że wszystko, co ona by datowała na okres rzymski, jest wcześniejsze o kilkaset lat i pochodzi z okresu ptolemejskiego. Mówię to po to, żeby pokazać, jakie ogromne jest znaczenie wykopalisk na terenie Delty. I dlaczego ja ciągle opowiadam, że z punktu widzenia naukowego te moje wykopaliska były najważniejsze. Panie profesorze, a czy te nienaruszone warstwy ptolemejskie zdarzają się też i w innych miejscach Delty Nilu? Nie czy, znam czy Telatrip miejsca... właśnie było rzeczywiście wyjątkowe? Nie znam miejsca w Delcie Nilu, ani nigdzie indziej w Egipcie, gdzie warstwy okresu ptolemejskiego byłyby tak czyste, to znaczy nie miały żadnych domieszek późniejszych. I pod tym względem Telatrip jest fenomenalne. Jesteśmy w tej chwili punktem odniesienia dla interpretacji podobnych znalezisk w innych miejscach Egiptu. Na zakończenie naszego spotkania muszę poprosić pana o opowiedzenie pewnej historii, która przyznam, że ogromnie mnie wzruszyła. Tę opowieść umieścił pan pod koniec swojej książki na zakończenie jako taki epilog tej całej opowieści o Telatrip. Wiąże się z pewnym robotnikiem, który współpracował chyba z państwami. Najbiedniejszy z naszych robotników. Imieniu Ali. O imieniu Ali, który był tak biedny, że rano codziennie przyjeżdżał boso. Nie było go stać na buty i pewnego roku nie przyjechał w ogóle. Nie wiedzieliśmy, co się stało, ale jego sąsiedzi powiedzieli nam, że on został w domu, ponieważ jego syn, który jest głuchy, wpadł pod samochód i musi mieć nieustanną opiekę, bo z tego ojciec jest... No więc co myśmy zrobili? Zrobiliśmy składkę w misji i pojechaliśmy do tej wioski. Co widzimy? Na wysokim wale złożonym ze śmieci przy jakimś kanale, od
podnodze Nilu stoi budka gliniana, która ma jedno wyłącznie pomieszczenie. Dlaczego? Dlatego, że jemu jeszcze na dodatek dom się spalił. Wobec tego mieszkańcy wioski się złożyli, żeby mu zbudować tą klitkę i szybkośmy mu dali pieniądze i chcemy uciekać. A w tym momencie on mnie zatrzymuje i mówi mi, że on mi absolutnie musi coś jeszcze pokazać. I szuka czegoś. Ja mówię, nie, Ali, słuchaj, zobacz, to wszystko robisz bałagan tutaj. Kiedy indziej mi pokażesz? Nie. I co on wyciąga spod tej sterty naczyń? Otóż ja mu kiedyś na zakończenie kampanii wielkopolskowej, kiedy my wszystkich robotników obdarowujemy albo częściami naszej garderoby, albo innymi rzeczami, ja już nie miałem nic, bo on się spóźnił, dałbym mu niewielkie, maleńkie zdjęcie legitymacyjne moje, co do którego miałem pewność, że on to wyrzuci na pierwszym śmietniku, jaki napotka. Co on zrobił? On zaniósł to do fotografa, zostało to przynajmniej 10-krotnie powiększone, oprawił to i oszklił i to była taka relikwia w jego domu, jedyne poza garczkami, co ocalało z tego pożaru. To był dla nas wszystkich tak straszny szok i dowód, jak mało my wiemy o tych ludziach, o ich przeżyciach, o ich sentymentach, o ich sympatii do nas. To naprawdę jeden z najbardziej wstrząsających momentów podczas mojego 50-letniego przebywania w Egipcie. Piękna też puenta, panie profesorze, naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Profesor Karol Myśliwiec z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk był moim gościem. I jeszcze tylko dodam, że więcej o pracach wykopaliskowych w Tel Atrib mogą państwo przeczytać w książce profesora Myśliwca zatytułowanej Delta Nilu – Reminiscencje archeologa. Dziękuję jeszcze raz, panie dziękuję profesorze. Dziękuję pięknie. Eureka. Audycja popularno-naukowa. I to wszystko na dziś. Na poniedziałkową Eurekę zaprasza Artur Wolski, a ja mówię do usłyszenia. Katarzyna Kobylecka. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.